pana generała Andrzeja Kowalskiego. Myślę, że dla wielu z nas nie trzeba przedstawiać pana generała, a wielu jest takich, którzy mogą się zastanawiać, kto też to jest. Ja nie będę mówił, bo słowa się same obronią i za chwilę państwo będziecie mieli okazję sami zapoznać się z wiedzą. To nie jest tylko wiedza, sami zobaczycie. To jest rodzaj także duchowego przeżycia. Najlepiej jakby pan generał o sobie sam powiedział i zachęcam do tego. Malutka przerwa techniczna i prośba o uruchomienie prezentacji. Ponieważ drzwi są zamknięte, to technika nie wie o tym, że jest taka potrzeba. Prezentację trzeba uruchomić. Już. Więc ja nie będę ryzykował. Dobrze, to technika niech się ogarnia. Zdarzyło się tak, że w ogóle pierwszym impulsem do spowodowania tego wydarzenia, w którym uczestniczymy, był film pani Anity Gargas. Witamy bardzo serdecznie pośród nas. Film będzie po prezentacji książki, po tym, co pan generał nam powie i po przerwie kawowej, która będzie tuż po nim. Nakręcony film Operacja Baksis spowodował nasze skontaktowanie się i dalej to już się potoczyła lawina. Przed chwilą słyszeliśmy, że tak naprawdę to ksiądz Blachnicki podsyłał mi ludzi. Proszę państwa, uwierzycie w to lub nie, ale uwierzycie, bo wy jesteście zasadniczo ludzie wierzący. Tutaj było dokładnie tak samo. Czyli w momencie, kiedy rozmawialiśmy o filmie, ja pozwoliłem sobie do pani Anity zadzwonić i podziękować za ten film. Drugą informacją, którą otrzymałem, poza tym, że to jest fajny film i że jest możliwość, że pani Anita nas odwiedzi w Gdańsku z tym filmem, to dowiedziałem się, ojciec, słyszał, pan generał Kowalski dzisiaj właśnie ma promocję książki o księdzu Blachnickim. I to jest ta książka, o której za chwilę usłyszymy i książka, którą będzie można nabyć, bo pan generał przywiózł ze sobą. Na stoliku przy wyjściu będzie można taką książkę nabyć. To był drugi element, który złożył się na całość. Trzecim był ten film Janka Pośpieszalskiego i potem okazało się, jeszcze informacja do mnie dotarła, że no ojcze, ty mówisz tu o filmach, a przecież nasz Andrzej Urbański wygrał Grand Prix reportażem radiowym i dlatego znalazł się ten reportaż. Sami widzicie, że to nie jest tak, że ja usiadłem i szukałem, a co by tutaj o księdzu Blachnickim. I ostatnim elementem, który się dołożył, było wydarzenie, w którym część z was na pewno wczoraj uczestniczyła, mianowicie program Byśmy Byli Jedno, bo usłyszałem z kolei od pani Patrycji, która u nas w domu Maksymiliana zajmuje się projektami wymiany młodzieży, a jednocześnie jest oboistką i bierze udział w tym projekcie. I mówi, ojcze, my mamy taki program w IPN-ie zrobiony, Wojtyła Wyszyński-Blachnicki. No więc już widzicie, jak to wszystko się poskładało i od razu powiem, to nie jest nasze ostatnie słowo. Dlatego, że w momencie, kiedy dalej ten temat przyszedłem tutaj do braci Oblatów, okazało się, że możemy mieć kontakt z postulatorem procesu beatyfikacyjnego. Pan dyrektor, którego serdecznie witam, naszego gdańskiego IPN-u, mówi, ale przecież nasz prokurator, który prowadził śledztwo, może być, kochani, szykuje się drugi Blachnicki. A oprócz tego być może także, może i pozostali. Nie będę już zatem dalej zagadywał. Przekazuję głos panu generałowi, bardzo ciesząc się z jego tutaj obecności. Jest z nami także jego małżonka. No nie muszę was namawiać do braw, nie? Dziękuję bardzo za ciepłe przywitanie. Cóż. Najpierw zanurzymy się w przeszłość, a potem przy okazji może coś wyjdzie więcej o mnie, chociaż nie jestem tu po to, żeby mówić o sobie, tylko o księdzu Blachnickim. Ksiądz Blachnicki urodził się w 21 roku, jutro będą urodziny, z tego co pamiętam, 24 marca, więc można zobaczyć
na tej prezentacji ostatnie informacje dotyczące ostatnich 5 lat jego życia, od 82 roku do 87. To jest taki okres życia, który właściwie tylko lekko jest wzmiankowany w kilku książkach, które opisują księdza Blachnickiego, takich dużych pozycjach. Ja z racji mojego doświadczenia zawodowego od 94 roku pracowałem w kontrwywiadzie i wywiadzie. Kiedy przyszedłem na emeryturę, doszedłem do wniosku, że trzeba spróbować opisać operację przeciwko księdzu Blachnickiemu, a to, czego się nauczyłem w pracy, no niewątpliwie pozwalało mi lepiej zrozumieć to wszystko, co się wokół niego działo. Nie ujawniając żadnych tajemnic, dotykając tylko i wyłącznie rzeczy napisanych przez Służbę Bezpieczeństwa, postarałem się odtworzyć to, co się działo wtedy między 82 a 87 rokiem. Pisząc tę książkę, nie miałem żadnej wątpliwości, że ksiądz został zamordowany, bo jakby bodźcem, który mnie nieustannie napędzał w tym kierunku od już wielu lat, były dwie rozmowy z dwoma księżmi, którzy znali osobiście księdza Blachnickiego i którzy bardzo blisko z nim współpracowali. Obaj mi opowiadali o okolicznościach śmierci księdza Blachnickiego. Jedna rozmowa była w okolicach roku 2000, druga w okolicach 2005-2006. I w obu tych rozmowach pojawiał się motyw, to o czym mówiła na filmie pani Barbara Mazur i pani Gizela Skop, czyli wyciekająca piana z ust. Mi to nie dawało spokoju, no, wtedy pracowałem w służbach specjalnych, dużo wiedziałem o różnego rodzaju tego typu operacjach, które były robione przez służby sowieckie i przez służby bloku wschodniego. W związku z tym ja miałem takie wewnętrzne przekonanie, że jeżeli się rzetelnie zbada sprawę Blachnickiego, to dojdziemy do tej konkluzji, którą wypracował prokurator Andrzej Skwara w swoim śledztwie i do tej treści, którą znamy z konferencji prasowej z marca zeszłego roku, czyli że ksiądz Blachnicki został otruty. Druga jeszcze była przesłanka, która mi nieustannie podpowiadała, że mamy do czynienia z morderstwem, to jest kwestia zniszczenia ogromnej części dokumentacji. Nie miałem wątpliwości, przeglądając akta w IPN-ie, że mamy do czynienia z taką sprawą, która zawierała w sobie ładunek najbardziej negatywny dla SB, czyli prawdę o morderstwie. Dlatego trzeba było zniszczyć ogromną część dokumentacji i to było kompleksowe niszczenie, obejmujące też teczki równoległe. Służba Bezpieczeństwa pracowała w ten sposób, że główny trzon dokumentacji był gromadzony w jednym zespole akt, ale też niektóre dokumenty trafiały do innych zespołów akt równolegle. Więc czyszczone było wszystko. Ktoś bardzo pieczołowicie przeglądał akta dotyczące księdza Blachnickiego, żeby zniszczyć jakieś informacje. To mi cały czas podpowiadało, tutaj coś jest na rzeczy, coś się dzieje, oni chcą nam zasugerować jakąś rzeczywistość, odwrócić uwagę po to, żebyśmy nie myśleli o morderstwie. Ksiądz Blachnicki do Karlsbergu trafił zgodnie z planem Bożym, można powiedzieć, ale oczywiście dla siebie w sposób niezrozumiały, bo kiedy w grudniu 81 roku, kilka dni przed stanem wojennym, wyjechał na kongres, który był w Rzymie, no nie spodziewał się, że nie wróci. Nie wrócił, no bo władze nie wpuściły go do Polski po 13 grudnia. Więc ksiądz Blachnicki znalazł się na emigracji w sposób taki bardzo gwałtowny i brutalny. Państwo go nie chciało, nie mógł wrócić, a jednocześnie Kościół nie bardzo wiedział, co z nim zrobić, no bo nagle ksiądz katolicki, który wyjechał na jakiś kongres i nagle tam się znalazł i tutaj nie może wrócić, co z nim zrobić. I rozpoczyna się trochę takie odbijanie piłeczki ping-pongowej, no może w Rzymie, no nie w Rzymie, to może nie, może w Tivoli pod Rzymem, może nie, może w Niemczech. No aż w końcu pojawia się taki pomysł, jest ośrodek w Karlsbergu, to jest dawny dom dziecka zbudowany przez polskich żołnierzy, którzy pozostali w armii zachodniej, no i zbudowali dom dziecka dla sierot wojennych i w Karlsbergu ten już opuszczony dom dziecka stał. Opiekował się nim Kościół katolicki, Caritas. Należało to w jakimś sensie do jurysdykcji biskupa Szczepana Wesołego, który zajmował się w ogóle księżmi polskimi na emigracji z ramienia polskiego episkopatu.
I po różnych rozmowach ksiądz biskup Szczepan Wesoły powiedział księdzu Franciszkowi Blaśnickiemu: mam dla ciebie takie miejsce w Niemczech, tam jest taki ośrodek, tam pojedziesz, tam będziesz mógł na razie funkcjonować, zobaczymy, co z tego dalej będzie, na pewno coś zorganizujesz. Karlsberg w tej chwili nie jest żadną metropolią. Ciężko znaleźć go na mapie, chociaż mamy już elektroniczne mapy, więc łatwo kliknąć i coś tam, ale na papierowej mapie, jakbyście wzięli mapę papierową Europy, no to trzeba znaleźć mapę niemiecką, wydaną dla tego regionu, Kaiserslautern, i tam dopiero można znaleźć Karlsberg. Mała wioska. W latach 80., kiedy ksiądz Blachnicki tam się pojawił, to naprawdę była maleńka wioska. W pewnym sensie zesłanie. W pewnym sensie, po ludzku rzecz biorąc, ksiądz Blachnicki staje wśród wzgórz i pól, naokoło język niemiecki. On całe szczęście świetnie władał językiem niemieckim, nie dlatego, że był pod okupacją niemiecką, tylko dlatego, że częściowo jego rodzina była zniemczona. Jego matka z domu była Müller. On normalnie porozumiał się w języku niemieckim od dziecka. Świetnie znał ten język. Jak pracował na Kulu, to nawet debaty teologiczne prowadził w języku niemieckim. Więc dla niego język nie był problemem. Kultura niemiecka nie była problemem. Problemem było to, że on tam się znalazł sam. Ale nie, ksiądz Blaśnicki nigdy nie był sam. On tam się znalazł, bo on tam się znalazł, bo Pan Bóg tak chciał. I co więcej, ksiądz Blaśnicki wiedział, że jest z nim Maryja. I że Karlsberg to jest góra Karola. Karola Wojtyły. Tak? Karlsberg. On miał tego typu skojarzenia, był człowiekiem niesamowicie wizyjnym. On widział świat trochę innymi oczami. Bardzo często jego współpracownicy nie dążali za nim, nie wiedzieli, dokąd on biegnie, bo on mówił o rzeczach zupełnie dla nich niepojętych. Kiedy on w tym Karlsbergu miał tych tam pierwszych swoich współpracowników, kilka pań się pojawiło, między innymi pani Gizela Skop, która już nie żyje, to ksiądz Blachnicki mówił im tak: no zobaczcie, tutaj będzie, i opowiadał. Tu będzie kaplica, tu będzie tu sanktuarium, tu pomnik, tam. I tak im mówił. A oni się patrzyli i widzieli parę rozwalających się budynków, zero pieniędzy, nie ma specjalnie co jeść, nawet nie ma za bardzo gdzie spać. A on im mówił o wielkich rzeczach. On im mówił o wielkim centrum ruchu Światło-Życie na skalę europejską. Taki był ksiądz Blachnicki, taki tam się znalazł. I w tym momencie rozpoczyna się nowy rozdział w jego życiu, ale też rozpoczyna się niestety nowy rozdział w funkcjonowaniu Służby Bezpieczeństwa, bo Służba Bezpieczeństwa była w pewnym momencie już uwolniona od księdza Blachnickiego. Ksiądz Blachnicki był obiektem rozpracowania słynnego Departamentu IV, czyli departamentu, który niszczył Kościół, rozpracowywał Kościół. I ksiądz Blachnicki do 1981 roku spędzał im sen z powiek, ale kiedy ksiądz Blachnicki został za granicą, i wydawało się, że już tam mu się wszystkie losy poplączą, już nic się nie będzie działo, to po prostu jest słychać oddech ulgi na Rakowieckiej. No wreszcie mamy święty spokój z Blachnickim. No tylko, że no właśnie, to znaczy, że nie znali Blachnickiego, bo Blachnicki dopiero zaczynał swoją działalność i za chwilę się zaczęło. Tak? Blachnicki zaczął mówić o rzeczach zupełnie niesłychanych. I SB uświadamia sobie, że to nie jest tak, że wygnali Blachnickiego i mają święty spokój. Oni sobie uświadamiają, że teraz się zaczyna problem, bo dopóki Blachnicki był u nas, to my go przykrywaliśmy naszym kapeluszem. Ale Blachnicki jest teraz w Karlsbergu i on tam mówi o potrzebie zjednoczenia emigracji. On tam mówi o tym, że trzeba budować wielką wspólnotę narodów ciemiężonych przez Związek Sowiecki. On robi marsze wyzwolenia narodów, które skupiają przedstawicieli kilkunastu narodów, które są podbite przez Sowietów. Więc już nie SB ma problem i ból głowy, tylko Moskwa ma problem i ból głowy. I Moskwa zaczyna rozliczać polskie SB z tego, co tak naprawdę robicie, żeby ksiądz Blachnicki zamilkł. Dlatego ten nowy rozdział, który się rozpoczyna w życiu księdza Blachnickiego z jednej strony, a z drugiej strony rozdział, który rozpoczyna się w życiu Służby Bezpieczeństwa, to jest, można powiedzieć, kurs kolizyjny dwóch linii. To się musi w końcu zderzyć i musi się jakoś skończyć. No niestety wiemy, jak się skończyło.
Pójdźmy dalej. To jest ośrodek w Karlsbergu, to jest ten okres, kiedy jest odmalowane i okna wstawione. To już ładnie wygląda. To jest jeden z fragmentów budynku, gdzie jest kaplica. Łatwo poznać, że tam jest kaplica. Ksiądz Blachnicki robi rzecz, no naprawdę, można powiedzieć, szaloną. Prawie nie mając nic, nagle mówi, 17 czerwca powołujemy. 17 czerwca to jest data jego nawrócenia. On 17 czerwca nawrócił się w celi śmierci. Więc po iluś tam latach, 17 czerwca, zostaje utworzona chrześcijańska służba wyzwolenia narodów. Jako coś, co jest propozycją, pewną płaszczyzną, na której mają spotkać się narody uciemiężone przez Sowietów i mają szukać sposobów odzyskiwania wolności. Więc powstaje coś, co jak SBC o tym usłyszeli, no to w ogóle dla nich to była tragedia. No bo znowu trzeba zajmować się Blachnickim i to na poważnie, bo to nie jest jakaś tam sobie akcyjka. Ksiądz Blachnicki poświęca ogromną ilość czasu, bardzo dużo energii, żeby dotrzeć do różnych miejsc polskiej emigracji i żeby namawiać ich do wspólnego działania, do wspólnych akcji, które będą nagłaśniane odpowiednio. Dlatego też potrzebuje kontaktu z Radiem Wolna Europa, dlatego też kontakty z kulturą paryską, dlatego też kontakty z wszystkimi tymi elementami emigracji, które mogą nieść informacje, które mogą rozprzestrzenić wiedzę o tym, że powstaje HSWN i że jest pewna płaszczyzna porozumienia, która jest zupełnie czymś nowym, bo to nie jest byt polityczny. To nie jest żadna partia polityczna. To jest chrześcijańskie stowarzyszenie, utworzone na mocy prawa niemieckiego, bo to jest tak rejestrowane, to jest normalnie rejestrowane w niemieckim sądzie, więc nie można tego atakować jako emigracyjnej organizacji, która nie wiadomo skąd jest i co robi, tylko to jest jasno napisane. To jest stowarzyszenie na prawie niemieckim, mamy rejestrację w sądzie, działamy całkowicie legalnie, taki jest nasz status, takie są władze, takie są nasze cele działania i środki działania. Ksiądz Blachnicki mówił bardzo mocno, 330 milionów ludzi żyje pod sowieckim zniewoleniem, nie licząc Rosjan. Nie może być tak w Europie, żeby 330 milionów ludzi żyło zniewolonych i nic się z tym nie robi. I on z takim posłaniem występował już w 1982 roku. Sposoby działania. Bardzo ciekawe jest to pierwsze, zorganizowanie własnej służby informacyjnej. Ksiądz Blachnicki wyprzedza jakby epokę i doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że z Sowietami walczy się informacją. Jeszcze nawet amerykańskie służby specjalne nie miały takich dojrzałych opracowań na temat wojny informacyjnej. Wiem, bo czytałem. W tamtym czasie widziałem te opracowania z tamtych lat. Dopiero w połowie lat 80. powstają bardzo dobre opracowania amerykańskie na temat wojny informacyjnej. A ksiądz Blachnicki już wtedy wie, że z Sowietami trzeba walczyć informacją, bo informacja może nieść kłamstwo albo może nieść prawdę. My, jeżeli będziemy pisać prawdę, przeciwstawimy się kłamstwu. I nie trzeba dużo więcej, wystarczy tylko to, żebyśmy informowali ludzi, jak naprawdę jest. Więc stwórzmy własną służbę informacyjną. Prowadzenie wydawnictwa, tutaj nam się pojawią później właśnie Gondarczykowie jako małżeństwo, które rozbija to wydawnictwo. Ksiądz Blachnicki przygotowywał też audycje radiowe, które były nadawane przez Radio Wolna Europa. Miał też liczne wystąpienia w telewizji niemieckiej, ale też nagrywał różne wystąpienia, które były na kasetach powielane i potem przewożone do Polski. Specjalną powielarkę, taką kopiarkę do taśm magnetofonowych kupiono w Krościenku i na Kopie i Górce była taka specjalna właśnie maszyneria, która służyła do tego, że jak ksiądz Blachnicki nielegalnie do Polski przemycił, tam jakiś jego kurier oczywiście, jakiś tam jego wysłannik, przywiózł tą kasetę z nagranym wystąpieniem księdza Blachnickiego, to było na Kopie i Górce kopiowane i na taśmach było rozwożone po Polsce, żeby ludzie mogli słuchać jego wystąpień. Oczywiście też drukował bardzo dużo materiałów informacyjnych, dużo materiałów o charakterze religijnym. I też ostatni punkt jest bardzo istotny, akcje modlitewne. Ksiądz Blachnicki jako człowiek głębokiej wiary, ktoś, kto nawrócił się w celi śmierci, czekając na wyrok śmierci. Ksiądz Blachnicki 99 dni czekał na wyrok śmierci. To naprawdę trudno sobie uświadomić, co to znaczy dla młodego 20-letniego chłopaka. Kiedy codziennie możesz usłyszeć te buty, które idą do twoich drzwi, ten klucz wkładany w zamek, tak? I to ostatnie, Blachnicki, wychodzisz.
On to przeżył, on tam się nawrócił. To był człowiek, który inaczej widział rzeczywistość, bo on głęboko uwierzył Bogu. I on rozumiał, że modlitwa, Bóg zmienia rzeczywistość. My po ludzku robimy, co możemy. Mamy jakieś pomysły, mamy jakieś wizje, mamy jakieś sposoby działania. Robimy. Ale najważniejsza jest modlitwa i ofiara. Stąd na przykład wielkie dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ogromne dzieło księdza Blachnickiego z 79 roku, które się potem rozprzestrzenia na całą Polskę, właśnie po to, aby ludzie składali duchową ofiarę za wyzwolenie innych ludzi. Dlatego ksiądz Blachnicki w sposobach działania umieszcza też akcje modlitewne. Gołosłowny nie był, to są akcje, które były organizowane pod budynkiem polskiej ambasady. Po lewej stronie mamy zdjęcie z listopada 1984 roku, bardzo łatwo poznać, dlatego że mamy już zdjęcie księdza Popiełuszki z czarnym paskiem, takim żałobnym. Wiadomo, że chodzi o morderstwo księdza Popiełuszki. Zachowały się takie zdjęcia, całe szczęście, z tych protestów. Uwięźnić więźniów politycznych, możemy się domyślić na lewej, po lewej stronie, na górze. Te wszystkie akcje były odnotowywane przez SB i oczywiście spędzało im bardzo sens powiek, no bo oni bardzo by chcieli, żeby tego nie było, a to jednak było. To się jednak działo. To jest z kolei bardzo ważna inicjatywa, ona się świetnie niosła w społeczeństwie niemieckim. To jest właśnie Marsz Wyzwolenia Narodów, który był organizowany raz w roku, w sierpniu. Zamek w Hambach jest takim symbolem niemieckiej demokracji z XIX wieku. Ksiądz Blachnicki właśnie wymyślił, że świetnie będzie, żeby ten niemiecki symbol demokracji przywołać, żeby się lepiej Niemcom kojarzyła nasza akcja, że my też walczymy o prawo do samostanowienia. My też walczymy o to, aby narody Europy mogły być wolne. I stąd też ten marsz organizowany od 1983 roku corocznie. No, bardzo kolorowy, radosny pochód. Trzeba było trochę przejść, ale najważniejsze było to, że ludzie się gromadzili, ludzie występowali pod różnymi hasłami, ludzie występowali pod różnymi flagami. Zobaczcie, tutaj na zamku wiszą flagi różnych państw, różnych narodów, symbolizujące różne narody Europy. Ksiądz Blachnicki przemawia też na tle różnych państw, flag różnych państw, po to, żeby pokazywać międzynarodowy charakter tego przedsięwzięcia. No i w 1982 roku mamy pierwsze świadectwa uderzenia, które wyprowadza Służba Bezpieczeństwa. No może chronologicznie można powiedzieć, że pierwszą operacją, którą zrobili, to było wdrożenie śledztwa z paragrafów o zdradę ojczyzny. I to śledztwo zostało uruchomione w 1982 roku, na początku roku. No można powiedzieć z przekąsem, że skończone było dopiero w wolnej Polsce w 1993 roku. Ale najważniejsze jest to, co tutaj widać, bo śledztwo to jest oczywiście nic innego, jak tylko uderzenie w środowisko księdza Blachnickiego, no bo wiadomo, że śledztwo nie mogło dotknąć ojca. Śledztwo dotykało jego współpracowników, którzy byli w Polsce. I to śledztwo było prowadzone w sposób bardzo skrupulatny, z ogromnym rozmachem. Przeszukano i przesłuchano ogromną ilość miejsc i osób. W mojej książce pokazuję fragmenty całej tej wielkiej operacji śledczej. Głównie chodziło o to, żeby SB znalazło kandydatów, którzy będą potem wykorzystani przeciwko księdzu Blachnickiemu. Czyli tak naprawdę szukano nie tyle argumentów za tym, że on prowadził działalność antypaństwowa do 1981 roku. Szukano argumentów, że on prowadzi działalność antypaństwową jeszcze już za granicą przeciwko Polsce, ale jednocześnie szukano kandydatów na agenturę, którą będzie można opracować i tutaj zwerbować po to, żeby wysłać później do Niemiec. Takie było głębokie tło tego śledztwa. O tym, że mamy równolegle dwie rzeczywistości, czyli rzeczywistość oficjalną śledztwa i rzeczywistość nieoficjalną pewnych działań schowanych za śledztwem, też pokazuję w swojej książce. Jest kilka takich notatek w śledztwie, które są wykonane przez jakiegoś tajemniczego pana, który podpisuje się Lipski. Nie było takiego funkcjonariusza w ogóle w SB. I ten pan Lipski w swoich notatkach pokazuje prokuratorowi, gdzie co warto jeszcze zrobić. A tenże Lipski to jest nikt inny jak
konkretny funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa z Departamentu IV, który rozpracowywał księdza Blachnickiego i on właśnie ukierunkowywał śledztwo w takie strony, aby tam móc potem złapać jakieś korzyści dla siebie, żeby skutecznie móc werbować agenturę, która będzie wysyłana do Niemiec. Ale w systemie komunistycznym, wspomniałem o tym, bardzo ważna była wojna informacyjna. Obecnie już wiemy o tym, to możemy śmiało o tym już mówić, że w latach 80. wywiady bloku sowieckiego około 80% swojej aktywności realizowały w wojnie informacyjnej. Nie w zdobywaniu informacji, tylko w rozprzestrzenianiu nieprawdy. Tak, aby niszczyć przeciwnika u korzenia, aby niszczyć jego państwowość, aby podburzać ludzi przeciwko własnemu rządowi, aby siać różnego rodzaju zamęt. Taki był sens działania wywiadów komunistycznych. I w przypadku księdza Blachnickiego mamy zachowane materiały prasowe, które były tworzone pod dyktando Służby Bezpieczeństwa i na przykład takim materiałem jest ten fragment Żołnierza Wolności, niejaki Marcin Borowicz pisze artykuł pod tytułem Ideolog w sutannie. Jesteśmy we wrześniu 82 roku. W czerwcu 82, 17 czerwca powstało HSWN. Tutaj już mamy konkretną reakcję. SB już rozpoczyna swoje działania. No i czytamy od środka, możemy zobaczyć tutaj fragment. Obecnie ksiądz Blachnicki przybywa w Karlsbergu, gdzie w ogromnej posiadłości i przy pomocy finansowej zachodnio-niemieckiego episkopatu rozbudowuje centralną bazę ruchu oazowego i organizacji Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów. Organizacja ta jest oficjalnie zarejestrowana przez władze, a celem jej jest propagandowe oddziaływanie na społeczeństwa zachodnie i czynienie je odpornymi na wpływy komunistyczne. Organizacja ta współdziała ściśle z kręgami nacjonalistów ukraińskich, czeskich i innych. Świetnie widać w tym artykule główne myśli bezpieki, które odzwierciedlają kierunki zagrożenia, największe dla systemu. Oni się najbardziej bali właśnie tego, że ksiądz oddziałuje na innych Ukraińców, na Czechów, na Litwinów, na Estończyków, na Bułgarów, na Słowaków, że tam będzie rozprzestrzeniana opowieść o Jezusie Chrystusie, który wyzwala człowieka. Bo ksiądz Blachnicki głównie o tym mówił. On nie był antykomunistą w sensie takim, że zwalczał system komunistyczny. On przypominał, jaka jest prawdziwa antropologia i przypominał, że Bóg stworzył człowieka, jako istotę wolną. W Jezusie Chrystusie przywrócił nam wolność. Każdy może być wolny. I to było potworne zagrożenie dla komunizmu. O wiele większe niż wszystko inne. No bo jeżeli system był zbudowany na fałszu i kłamstwie, jak mówił ksiądz Blachnicki, to największym czynnikiem zagrażającym temu systemowi była prawda i brak lęku, czyli poczucie wolności. Kolejny fragment to jest tłumaczenie z języka rosyjskiego artykułu, który pokazał się w czasopiśmie Maładziec Estonii. To jest luty 83 roku. Dlaczego wybrałem ten fragment? Dlatego, że to jest fragment, który bardzo dobrze nam pokazuje, co myślała centrala KGB. Ten artykuł został napisany przez korespondenta TASS i został opublikowany w Estonii, no, po części dlatego, że zauważono Estończyków w migrację estońską, zauważono w Karlsbergu, ale też chodziło o to, żeby, pewnie Państwo wiecie, a przynajmniej część z Was, że nigdy takich operacji nie robiło się w prasie centralnej. Zawsze robiono tak, że pewnego rodzaju ataki wyprowadzano przez jakieś niszowe publikacje, gdzieś jakimiś bocznymi torami, po to, żeby gdyby trzeba było, można było to wzmocnić przez prasę centralną. W tym przypadku nie trzeba było tego wzmacniać, bo gazeta Maładziec Estonii miała ogromny zasięg. To była właściwie jedyna gazeta, która była adresowana do komsomołu komunistycznego w państwach bałtyckich. Miała gigantyczny zasięg, to nakłady sięgały tam 100 000 egzemplarzy. I w tym artykule, raz, że oczywiście odnajdujemy materiały Polskiej Służby Bezpieczeństwa, wyraźnie widać, że to SB-cy dali Rosjanom materiały, co mają o księdzu Blachnickim i na tej podstawie powstał tenże artykuł, ale jest tutaj pewne sformułowanie, które moim zdaniem ma ogromne znaczenie.
Sam początek. Wśród wielu zawziętych wrogów socjalizmu, znajdujących się obecnie, znajdujących oparcie w RFN, pierwszorzędne miejsce zajmuje. Ksiądz Blachnicki był postrzegany przez KGB jako jeden z najważniejszych punktów na mapie RFN, jeśli chodzi o zagrożenie dla komunizmu. Rzadko sobie to uświadamiamy. My często z perspektywy polskiej, nawet patrząc na księdza Blachnickiego, nie zauważamy czegoś takiego. A Rosjanie, nauczeni w tym swoim imperialnym myśleniu, gdzie rozpoczynają się procesy kruszące imperium, one się zaczynają nie bezpośrednio pod murami Kremla. One się rozpoczynają na obrzeżach imperium i są niczym innym jak właśnie walką o prawdę i wolność. Jeżeli one się tam zaczną tlić i nie będą w porę wygaszone, to jest potworne zagrożenie, bo to za jakiś czas stanie się pożoga, która spali wszystko. Tak się myśli w imperium. W związku z tym oni, patrząc na Blachnickiego, świetnie rozumieli, lepiej niż polscy SBC, że to jest pierwszorzędne miejsce. Ksiądz Blachnicki wśród wielu zawziętych wrogów. Ale tutaj jest dalej w tekście pewien cytat. Wielki męczennik wiary w Chrystusa. Wielki męczennik wiary w Chrystusa. To jest w cudzysłowie. Kilka razy widziałem ten fragment w ciągu swojego życia, a dopiero pisząc książkę uświadomiłem sobie, jak już czytałem tych artykułów kilkadziesiąt jeden po drugim, uświadomiłem sobie, że to jest jedyne miejsce, gdzie jest niezawoalowana groźba. Tutaj wprost napisali księdzu Blachnickiemu. Wprost mu napisali. Wielki męczennik. To jest groźba. Groźba KGB skierowana do księdza Blachnickiego, żeby wiedział, że jeżeli dalej będzie szedł tym torem, to stanie się wielkim męczennikiem, czyli zostanie zamordowany. Można powiedzieć, daleka przesłanka, czy skomplikowane wnioskowanie, może nieuzasadnione. Ja tak to odbieram, tak to czytam. Tak rozumiem specyfikę tamtego przekazu. Tak rozumiem sposób komunikowania się KGB-owskiego centrum w Moskwie z różnymi obrzeżami imperium. Tak to właśnie zrobili z księdzem Blachnickim. Ten artykuł do księdza Blachnickiego trafił w oryginale, został przetłumaczony, ksiądz Blachnicki go czytał, zachowały się wszystkie te dokumenty. To wszystko w archiwum Ruchu Światło-Życie się znajduje. W archiwum Ruchu Światło-Życie ma zgromadzone kapitalne materiały dotyczące księdza Blachnickiego, tamtego czasu. Naprawdę jest co czytać i to jest oczywiście efekt pracy, mrówczej pracy kilku bardzo, bardzo szlachetnych osób. Jeszcze jeden element, którego już nie będziemy może czytać w całości, jeżeli ktoś chce, to niech sobie rzuci okiem na tekst. Ja tylko powiem, że w marcu 83 roku pojawia się, zobaczcie Państwo, to jest już później niż ten artykuł rosyjski. W marcu 83 roku pojawia się w biuletynie partyjnym w nakładzie ponad 20 tysięcy egzemplarzy specjalny artykuł, który mówi o tym, jak należy traktować ruch oazowy i księdza Blachnickiego. Opracowanie, które ma kilkanaście, a może nawet 20 kilka stron, nie pamiętam w tej chwili, mogę się mylić, ale partia zleciła opracowanie takiego materiału, bo wiedziała, że narasta zagrożenie w Polsce. Zagrożenie ze strony ruchu Światło-Życie i działalności księdza Blachnickiego, który jest na emigracji. Mamy wtedy eksplozję ruchu Światło-Życie. W 1984 roku, kiedy ja byłem na rekolekcjach po raz pierwszy, w Polsce szacuje się, że około 45 tysięcy młodych ludzi było na rekolekcjach letnich. To dla władzy komunistycznej był szok, że to jest możliwe, że pomimo stanu wojennego, wszelkich represji wprowadzonych przez system, młodzi ludzie chcą jeździć na oazy. Kościół przyciąga coraz więcej młodych ludzi. Ten biuletyn, to opracowanie jest bardzo ważne w takiej perspektywie naszych rozważań, dlatego że to jest, można powiedzieć, taki moment, kiedy bardzo wyraźnie przyspiesza działalność SB. SB do 83 roku tak nie bardzo jeszcze wie, co z księdzem Blachnickim zrobić. Wysyłają trochę agentury do Karlsberga, która jeździ i przywozi różne informacje. Są takie tropy pokazujące, że taka agentura krążyła między Warszawą a Karlsbergiem i to niekoniecznie była agentura wywiadu, była to agentura kontrwywiadu, można powiedzieć, co ma do tego kontrwywiad, no ale tak było. Była to agentura Departamentu Czwartego, tego kościelnego departamentu, czy antykościelnego departamentu.
No jeździli, zdobywali informacje. Nie było jeszcze na stałe zainstalowanych agentów w Carlsbergu, prawdopodobnie jeszcze w tych pierwszych latach. No ale ten biuletyn, jak się już pojawił, no to można powiedzieć, że to jest rozkaz z najwyższej półki, bo to jest KCPZPR. Schodzi to drabiną partyjną w dół, no i MSW musi coś z tym zrobić. No i wtedy rozpoczyna się operacja, już na poważnie rozpoczynają się operacje wywiadu PRL przeciwko księdzu Blachnickiemu. Pokażę Państwu pewną rzecz, którą zupełnie przypadkiem znalazłem. Zupełnie przypadkiem znalazłem to, chociaż przypadków nie ma, no ksiądz Blachnicki mnie poprowadził chyba, bo to naprawdę nigdy bym tego nie znalazł. Wydział 12 Departamentu Pierwszego, czyli Wydział Odpowiedzialny za Działania Inspiracyjne za Granicą, czyli taki wydział, który rozsiewał głównie kłamstwa, tak to można powiedzieć. Przeprowadzali akcje inspiracyjne, czyli trzeba było zniszczyć kogoś, jakiegoś Polaka za granicą, to się wokół niego w jakiś sposób rozprzestrzeniało pomówienia, plotki po to, żeby go niszczyć. I takie operacje robił Wydział 12. Nie znalazłem żadnej dokumentacji Wydziału 12, a szukałem bardzo, bardzo głęboko. Szukałem też, patrzyłem, jakie powstały publikacje w IPN-ie na temat Wydziału 12. No właściwie poza opisem struktury i charakterystyką działania nie ma żadnych opisów operacji robionych przez Wydział 12. Więc skąd ja mam kawałek notatki, która jest zadaniem inspiracyjnym przeciwko księdzu Blachnickiemu? No właśnie, skład rezydentury, czyli grupa oficerów wywiadu pracujących w Niemczech. Kilkunastu oficerów. Przeglądałem, kto miał co porejestrowane jako agentów. Znalazłem agenta, który miał pseudonim Teolog. Pomyślałem sobie, no jest szansa, nikła co prawda, ale jest szansa, że skoro Teolog, no to ma jakiś związek z Kościołem. Wziąłem teczkę agenta Teolog. W teczce agenta Teolog, no zobaczyłem, że faktycznie facet pracował w sekretariacie SPD, zajmował się kontaktami z Kościołem. I w tejże teczce, już taki trochę znudzony, nagle widzę, jest coś niesamowitego. Jest oryginalne pismo z Wydziału 12, w którym piszą, jak trzeba agentowi Teolog opowiedzieć o Blachnickim, żeby on z kolei opowiedział to ludziom w Episkopacie Niemieckim, opowiedział w partii niemieckiej, opowiedział swoim znajomym dziennikarzom, którzy zajmują się Kościołem. I to jest tak krótka notatka. Teraz ktoś, kto zna dobrze historię, to będzie kojarzył pewnie nawet lepiej niż ja te wszystkie rzeczy. Ja na tyle, na ile mam pewną wiedzę, troszkę Państwu wyjaśnię, o co tu chodzi. No bo jak czytamy sobie tą notatkę, to jest całe zadanie, tak to wyglądało, nic więcej nie było. Na tym to polegało. Formułowano kilka myśli, żeby oficer, który spotykał się z takim teologiem przy kawie w trakcie półtora godzinnej rozmowy, wrzucił mu kilka takich spostrzeżeń. A wiesz, a Blachnicki to coś tam, tak? A Zabłocki PZKS coś tam, tak? I chodziło tylko i wyłącznie o to, więc to nie mogła być długa praca, esej do nauczenia się na pamięć i przekazania komuś. To musiało być kilka idealnie wymyślonych myśli. I o co tutaj chodzi? Ksiądz Blachnicki, który w Carlsbergu otworzył główny ośrodek swego ruchu, jest bardzo mocno zaniepokojony negatywną oceną jego działalności ze strony polskiego episkopatu oraz niektórych przedstawicieli episkopatu RFN. No teraz sobie wyobraźcie, jesteście Państwo pracownikiem sekretariatu SPD, zajmujecie się kontaktami z Kościołem, wiecie, że istnieje taki Blachnicki, bo o nim trochę jest głośno i nagle słyszycie coś takiego, no Blachnicki nie jest zadowolony, jest zaniepokojony, coś jest nie tak w kontaktach z polskim episkopatem, episkopatem Niemiec. Już takie pierwsze ziarno nieufności wrzucone w opowieść o Blachnickim. Ale idziemy dalej. W celu rozszerzenia i umocnienia swoich wpływów Blachnicki uzgodnił z przewodniczącym PZKS J. Zabłockim, iż udzieli mu poparcia w staraniach zmierzających do utworzenia partii chadeckiej w Polsce oraz udostępni posiadane na Zachodzie kontakty i możliwości dla organizacji obozów młodzieżowych i indoktrynacji katolickiej młodzieży polskiej. Po mistrzowsku wymyślona intryga. Dlaczego? PZKS, pamiętacie Państwo, jedna z organizacji stworzonych w sumie
po to, żeby byli tacy katolicy, świeccy, którzy popierają władzę. Zabłocki, który wchodzi do Państwowej Rady Odradzania Narodowego, popierając stan wojenny. Czyli mamy coś, co jest bliskie komunistycznemu reżimowi i to jest coś, do czego Blachnicki odnosi się z pewną nadzieją i pewnym projektem na przyszłość. Tego typu informacja rozpuszczona nie bezpośrednio w emigracji polskiej, solidarnościowej emigracji polskiej, tylko wypuszczona via niemiecki episkopat do Polaków, no to jest właściwie trucizna. Jeżeli coś takiego by o księdzu Blachnickim mówiono w Niemczech na emigracji, w paryskiej kulturze, czy no to nie Niemcy, w paryskiej kulturze, ale mówiono by o tym w różnych ośrodkach emigracyjnych Niemiec, łącznie z Radiem Wolna Europa, no to wiadomo, że ksiądz Blachnicki nagle patrzy, ma drzwi zamknięte, bo nikt nie chce z nim gadać, no bo jak on się może dogadywać z PZKS-em i z Zabłockim, skoro oni się z kolei dogadują z Jaruzelskim. Świetne? Świetne. Jeszcze więcej. Tu jest jeszcze więcej, jeszcze groźniej. Doskonale Państwo pamiętacie, to my też już teraz przerabiamy, tak, że w Niemczech od lat jest rozdzielenie Kościoła od państwa. Jakiekolwiek skojarzenie działalności politycznej z Kościołem, to jest dla Niemiec zbrodnia. Więc rozpuszczanie informacji o tym, że Blachnicki konspiruje tutaj, żeby jakąś partię zakładać, a sam jest księdzem katolickim, zaniepokojonym działalnością episkopatu Niemiec, no to tak naprawdę trudno wyobrazić sobie lepszą intrygę, żeby ksiądz Blachnicki był zepchnięty na bok przez kościół niemiecki. I być może to jest wytłumaczenie, dlaczego ksiądz Blachnicki nigdy nie dostał żadnego etatu w kościele niemieckim. Normalnie było tak. Polski ksiądz jedzie na emigrację, ksiądz biskup Szczepan Wesoły dowiaduje się, że potrzeba jest polskiego księdza we Fryburgu, szedł do miejscowego biskupa, mówił mu, słuchaj, wiesz, mam tu polskiego księdza, mogę wam go dać, dajcie mu jakiś etat w jakiejś parafii. A biskup mówił, to proszę bardzo, będzie tutaj w tej parafii miał etat jakiegoś tam wikarego. Tak to się odbywało normalnie. I wszyscy księża, którzy byli w Niemczech, polscy księża mieli takie etaty. Jedynym wyjątkiem był ksiądz Blachnicki. I nikt nie wiedział dlaczego. Być może właśnie dlatego, że rozpuszczono informacje o tym, że ksiądz Blachnicki prowadzi działalność polityczną, przykrytą działalnością religijną. I ostatnie uderzenie, które z tego czytamy, to jest uderzenie oczywiście w oazy organizowane w Niemczech. Oaza organizowana przez księdza Blachnickiego w Niemczech w tej chwili mogła być rozumiana przez episkopat niemiecki, że to nie jest oaza, czyli rekolekcje dla młodzieży, tylko jest to obóz młodzieżowy, indoktrynujący politycznie. Czyli znowu przecięcie możliwości, aby niemiecki kościół, jakiekolwiek organizacje niemieckie, katolickie, pomogły w organizowaniu oaz. Co było całkowicie naturalne, że Caritas niemiecki dawał pieniądze, organizacja kościół w potrzebie w Niemczech też dawała pieniądze na takie inicjatywy. Ale po rozpuszczeniu takich informacji ksiądz Blachnicki miał pozamykane pewne możliwości. I na pewno to skutkowało. Nie ma najmniejszej wątpliwości, jak się patrzy na to, jak księdzu Blachnickiemu było ciężko, jak musiał za każde lekarstwo w aptece zapłacić z prywatnych pieniędzy, których nie miał, czyli o wszystko musiał gdzieś tam żebrać, jak właśnie nie miał, no nie miał na nic. On całe życie, 82-87, to był właściwie takim, przepraszam za słowo może, ale takim pariasem, takim wygnańcem. Takim nikim dla struktury kościoła niemieckiego, ale też niestety dla struktury kościoła polskiego, bo podobne operacje robiono przeciwko księdzu Blachnickiemu na terenie Rzeczpospolitej. Mało znany fragment niszczących działań SB wobec księdza Blachnickiego, a ja uważam, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką mu robili, dlatego że no właściwie to tworzyło atmosferę blokującą mu wszystko i właściwie niewytłumaczalną, no bo nie wiadomo było dlaczego. Tak, to nie byli agenci, którzy mu tam rozstroili maszynę drukarską, która nie mogła drukować. To była taka szeptanka, która niszczyła tkankę wokół niego. Potworne operacje, takie operacje były robione, nie wiemy z jakim natężeniem i jak często, ale były robione wobec księdza Blachnickiego. Ja na pewno znalazłem jeszcze ślady drugiej takiej operacji, ale też znalazłem wiele szyfrogramów, które mówiły o tym, że tego typu operacje są robione w Niemczech przez wywiad PRL. Nie wiemy oczywiście, czy one były bezpośrednio wymierzone w księdza Blachnickiego, ale na pewno były robione.
Wiemy też, odnaleźliśmy, nie tylko ja, bo też inni badacze, są odnalezione takie materiały, które pokazują, jak różnego rodzaju agentura, która krążyła po Niemczech, niestety księża katolicy też, niestety zakonnicy też, jak krążyli po Niemczech i rozpowiadali różne rzeczy o księdzu Blachnickim. Działy się niestety takie rzeczy. Operacja Baksis, o tym będzie będzie film pani Anity Gargas, więc ja nie chciałbym za dużo o tym opowiadać, ale nie wiem, czy to jest na filmie, być może nie ma tego akurat obrazka. To jest dokument, który w aktach wywiadu zawsze rozpoczynał procedurę, czyli takie postanowienie o założeniu teczki rozpracowania obiektowego. No i czytamy, że ja, kapitan Waldemar Dorantowski, inspektor Wydziału 11 Departamentu I, rozpatrzywszy materiały dotyczące chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów i Instytutu Kultury Polskiej im. Jana Pawła II, działających w Karlsbergu w RFN, stwierdziłem, że organizacje te stały się dywersyjnym ośrodkiem antysocjalistycznym, skupiającym wokół siebie emigracyjnych działaczy Solidarności i innych polskich emigrantów o reakcyjnych poglądach. Proszę zauważcie Państwo, że tutaj nie ma w ogóle ani słowa o Blachnickim. Gdyby nie Karlsberg, to w ogóle byśmy nie skojarzyli tego z Blachnickim. Jakby tam wpisać Monachium, no to już w ogóle byśmy nie wiedzieli, o co chodzi, prawda? To też pokazuje, jak dokumentacja była tworzona. Ksiądz Blachnicki nie był obiektem uderzenia. A był, bo cała operacja Baksis jest przeciwko księdzu Blachnickiemu. Ale ona jest tak opisana, że to jest przeciwko HSWN. I jakiemuś Instytutowi Kultury Polskiej, który, czy ktoś o tym słyszał? Nie powstał. Był tylko taki pomysł, żeby on powstał. Gontarczykowie, bo oni już wtedy byli w Karlsbergu, przekazali informację, że są rozmowy o tym, żeby taki instytut powstał. Ale on nie powstał. Ale sprawa była. I można powiedzieć, nie, my się nie zajmujemy księdzem Blachnickim. W ogóle nie mamy nic wspólnego z księdzem Blachnickim. My zajmujemy się tylko wrogą działalnością antysocjalistyczną robioną przez HSWN. Diabelski pomiot, tak? Diabelskie myślenie. Jak w ogóle tak można? No można. Można było. Można było kłamać w dokumentach od samego początku. A wiemy, że wywiad prowadził teczkę Baks. Teczka Baks to była teczka na księdza Blachnickiego. Nie zachowała się oczywiście, została zniszczona. Potem mamy ten Baksis, tak? Czyli jakby Baks bis. Tak? Tworzymy drugą teczkę, która być może wchłonęła część materiałów o księdzu Blachnickim. Być może cała teczka Baksis, te ponad 500 stron, to była po części teczka Baks, a potem cała reszta. Nie wiemy tego, bo z tych 500 stron zostało niecałe 100. Wszystko, co cenne, zostało tak naprawdę zmielone. Zostały tylko takie dokumenty, które pokazują pewien scenariusz. Pokazują to, że właściwie powstało i samo upadło. Tak jak się czyta całą teczkę Baksis, można dojść do wniosku, że no właśnie powstało i upadło. A dlaczego upadło? Dlatego, że ksiądz Blachnicki nie bardzo orientował się w realiach ekonomicznych RFN i podejmował złe decyzje. I zbankrutował. I dlatego upadło. No teraz mamy taką teczkę, tak? I czytamy sobie po latach. No kto by się domyślił, że tam jest gdzieś w tle morderstwo? No nie, no po prostu była działalność i się skończyła, tak? I my tak tam, pijąc jedną kawę i drugą, tak odnotowujemy sobie tam pewne rzeczy, potem stwierdzamy, o właśnie, już się wszystko rozsypało, a on nawet umarł, bo tam było coś takiego, że on umarł. Notatka, że umarł, powstała dwa lata po śmierci, prawie dwa lata po śmierci. I to nam zostawili SBC. No a prawdziwe oblicze tego wszystkiego było zupełnie inne, o czym oczywiście w filmie będziecie Państwo mogli zobaczyć o wiele bardziej. Mamy tu fragmenty dokumentów, które są raportami powstającymi w trakcie zakładania całej tej sprawy. Chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę na to, że tutaj w drugim akapicie na końcu mamy taką wyliczankę. Że po pierwsze prowadzi działalność przeciwko Polsce, ZSRR i Czechosłowacji i z tego względu nawiązała HSWN, nawiązała bliską współpracę z migracyjnymi ugrupowaniami Ukraińców, Litwinów, Łotyszów i Słowaków. Weszła w kontakt z CDU i kościołami katolickimi RFN. CDU, jak ktoś nie pamięta, to przypomnę, CDU była postrzegana przez propagandę
komunistyczną jako partia rewizjonistyczna, która nie uznawała granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej i chciała odzyskać ziemie niemieckie, które są tymczasowo pod zarządem Polski. Więc tak opisywano to w papierach SB, ale dostrzegano właśnie ten, to tu mamy esencję wylaną, tak? Oni się boją tego, że ksiądz Blachnicki nawiązuje współpracę z Ukraińcami, Litwinami, Łotyszami. Kolejny fragmencik tej sprawy, to jest bardzo ważna rzecz, chociaż wygląda jak rysunek małego Kazia. Starsi pamiętają, co to były rysunki małego Kazia, to się pokazywało w polskiej prasie. Bardzo lubiłem rysunki małego Kazia. To tak trochę wygląda jak rysunek małego Kazia, czyli nie wiadomo co, a to jest tak naprawdę szkic Carlsbergu. Szkic Carlsbergu. Z kolonii, gdzie rezydował na co dzień, oficer wywiadu wysłany jest do Carlsbergu i w Carlsbergu ogląda wszystko to, co tam jest i sporządza taki szkic. I ten szkic jest włożony do sprawy. Długo siedziałem nad tym szkicem, myślałem sobie, po co nam ten szkic? Po co to w ogóle było? No bo to sprawia trochę wrażenie, jakby w ogóle się nie zajmowali tym Blachnickim, a to jest jeszcze w ogóle tak napisane, że on przejeżdżając skądś tam, wracając, przypadkiem zajechał i obejrzał. Taka to jest opowieść w dokumencie. No tak sobie czytam to raz, drugi, trzeci, piąty i myślę sobie, no niemożliwe, no to zupełnie o coś innego chodzi. I zacząłem się zastanawiać, po co powstał taki szkic? No odpowiedź oczywiście jest tylko taka, no mieli w środku Gontarczyków, bo to już jest czas, kiedy Gontarczykowie działają. Gontarczykowie dostarczają pewnych informacji regularnie, przekazują do centrali. Jak regularnie, nie wiadomo do dzisiaj. To tylko oni wiedzą, ile razy spotkali się z oficerem prowadzącym. Ale SB, kiedy przygotowywała się, w ogóle każdy wywiad komunistyczny, kiedy przygotowywał jakąś operację, poważniejszą operację, musiał mieć informacje z niezależnego źródła. To była taka zupełnie fundamentalna zasada funkcjonowania wywiadu. Nie można na jednym źródle oprzeć przygotowań do jakiejś poważniejszej operacji. I ten taki trochę jak kreślony przez Harterzyka, z szacunkiem dla Harterzy oczywiście, przez Harterzyka taki wstępny plan, kiedy się uczy coś rysować, ten dokument tak naprawdę wskazuje nam, że już na tym etapie jest przemyśliwane coś, co będzie poważniejszą operacją, bo ktoś w centrali żąda, aby powstał szkic, który będzie szkicem weryfikującym to, co mówią Gontarczykowie. Czyli Gontarczykowie to jest jedno źródło informacji, a tutaj mamy drugie źródło informacji, które jest całkowicie niezależne od Gontarczyków. Oficer, który sporządzał ten szkic, prawdopodobnie w ogóle nie wiedział o Gontarczykach. Czyli nie można było powiedzieć, że wiedząc, że Gontarczykowie coś robią, no to on coś zrobił, żeby było zgodne z tym, co robią Gontarczykowie. No nie, no. Tu nie było żadnych tego typu dziwnych kombinacji. To naprawdę było niezależne źródło informacji. Dzięki temu SB może zweryfikować to, co uzyskało od Gontarczyków. Czy to faktycznie tak wygląda, jak wygląda? To jest szkic, który jest dołączony do kilkustronicowego raportu. Jest szczegółowy raport, który opisuje, jak wygląda Carlsberg, co się gdzie dzieje. I jest taki szkic, który ma właśnie pomóc zrozumieć treść raportu. Gdzie napisane jest, że budynek A to jest to, a budynek B to jest to, a drukarnia to jest budynek coś, a na ścianie to jest coś tam. Już za 5 minut kończymy. Nie, musiałem się zastanowić, dlaczego chciałem wam to pokazać. To jest bardzo ważna rzecz, bo to pokazuje kompleksowość uderzenia wywiadu. W ogóle nie wywiadu. To jest kompleksowość uderzenia w Blachnickiego. Całe MSW, wszystkie służby podlegające pod MSW, łącznie z wywiadem Wojsk Ochrony Pogranicza, pracowały przeciwko Blachnickiemu. Aż trudno w to uwierzyć. Dokument, który też, można powiedzieć, zrozumiałem czysto przypadkowo. W teczce Blachnickiego jest tylko taka relacja, która ma 10 stron, jest relacją z miesięcznego pobytu w Carlsbergu. Młody chłopak jedzie do Carlsbergu, jest tam miesiąc czasu i po miesiącu wraca i spisuje relacje z tego pobytu. Bardzo długo szukałem, o co chodzi z tym Pienińskim. Co to jest ten Pieniński? Podpisane Pieniński.
A najważniejsze było to w tym dokumencie, że ten dokument swoją konstrukcją całkowicie odbiega od szymelu, którym posługiwał się wywiad. I to mi podsuwało, że mamy do czynienia z czymś innym niż wywiad. No i po długich poszukiwaniach, znowu tam trącone palcem, jak to czasem mówię, trochę żartobliwie, trochę nie, że ksiądz Blachiński mnie tak trącił paluchem, to nagle odkryłem, że o, jest, facet pracował dla Wojsk Ochrony Pogranicza, był ich agentem. I wyjeżdżał do Niemiec, powiedział swojemu oficerowi prowadzącemu, że wyjeżdża do Niemiec i ten oficer prowadzący mu powiedział, będziesz w Carlsbergu, masz tam być i masz tam napisać, co Blachnicki. A potem jeszcze się okazało, że długopisem ktoś wymazał tego Blachnickiego z raportu. To, co wam mówiłem na początku, że czyszczone były dokumentacje równoległe, żeby ten Blachnicki zniknął, żeby nie było śladów rozpracowania Blachnickiego. Całe szczęście ktoś zamazał długopisem tak, że pod światło można było zobaczyć, co było pod spodem. Że tam było napisane, że ma dowiedzieć się o Blachnickim, tenże Pieniński. Dlatego chciałem to pokazać, żebyście państwo sobie zdali sprawę z tego, że to uderzenie w Blachnickiego w latach 82-87 to jest uderzenie robione zarówno przez wywiad PRL, jak i przez kontrwywiad PRL, jak i przez Departament IV PRL, jak i też przez Wojsko Ochrony Pogranicza i inne być może służby, o których jeszcze nie wiem. Dlatego to był taki ważny dokument, chciałem go pokazać. Potem już jest tylko, to jest jedyny zachowany taki w pełnej szacie przygotowany raport ze spotkania z agentem pseudonim Jon. Tutaj na górze jest źródło pseudonim Jon, czyli Andrzej Gontarczyk. Naprawdę bardzo mało takich dokumentów. Wszystkie inne są poniszczone. Dochodzę do miejsca, kiedy widzicie państwo małżeństwo Jon i panna. Andrzej, Jolanta Gontarczyk. W filmie, który będziecie państwo widzieć, dużo na ten temat jest opowiedziane. Trochę o nim opowiadały też panie z Carlsbergu. Dla mnie to jest cały czas bardzo zagadkowa sprawa, ale o tym się podzielę może potem, jak będzie jakiś panel dzisiaj jeszcze jest przewidziany, także to może wtedy już po projekcji wszystkich ciekawych audycji i filmów będzie można o tym jeszcze porozmawiać. Na razie dziękuję za uwagę. Rygor czasowy dotrzymamy. Panie generale, i od razu powiem, że jeśli chodzi o rygor czasowy, mieliśmy spotkanie z młodzieżą przy stolikach, gdzie młodzież musiała wędrować. Przy jednym ze stolików był pan generał, który opowiadał młodzieży różne rzeczy. To była grupa zawsze, która była u pana generała, była zawsze najlepiej zdyscyplinowana. Jak mówiłem koniec, to oni jako pierwsi odchodzili od tego stolika. Także reżim czasowy jak najbardziej. Moi drodzy, teraz mamy w planach pół godziny przerwy. To jest czas, w którym możemy skorzystać z toalety, są otwarte dwie toalety, możemy skorzystać z kawy, herbaty i suchego ciastka. Możemy też zakupić książkę pana generała, Zabity za prawdę, myślę, że z autografem. Są też publikacje, inne publikacje Instytutu Pamięci Narodowej. Spotykamy